To co, Mashida Karate is back, można powiedzieć, Kacper Formela po wygranym pojedynku na ACB63. Gratuluję tego. To zwróciło moją uwagę, to bardzo szybko poszedłeś do obalenia. To był taki, powiedzmy, twój plan, żeby go szybko pokazać mu jakby tą dominację, że też potrafisz. Gdy przegrywałem, to tylko po to, żeby coś, żeby się czegoś nowego nauczyć. Chyba zaskoczyłem nie tylko parę osób i mojego przeciwnika, a całą widownię, którą myślała, że będę prowadził walkę w stójce i nie chcę dojść do parteru. Okazało się, że po mojej ostatniej nieudanej walce musiałem coś zmienić i to jest to, że nie mogę tylko polegać na moim karate, ale też to jest formuła MMA i muszę wykorzystać wszystkie płaszczyzny tej walki. Mam wrażenie, że właśnie po tym obaleniu ciosy w parterze, które dosięgły jego twarzy, zrobiły na nim wrażenie, jakby podyktowały resztę pojedynku. Myślę, że pierwsza runda zadecydowała o tym, że Armen już w drugiej rundzie był zniesmaczony tym całym pojedynkiem i myślę, że to zadecydowało o tym przebiegu całej walki. I jak w takim razie walczy się przed własną publicznością? Oj, lubię bardzo walczyć przed własną publicznością. Pełno znajomych się zjeżdża, którym dziękuję bardzo. No, ogromne wsparcie. No i mam nadzieję, że będę więcej walczył tutaj na trójmiejskich arenach, bo takie wsparcie, jakie ja mam tu od moich kibiców, to można tego pozazdrościć. Dziękuję i wszystkich pozdrawiam. A jak było w twoim przypadku na ACB? To jest na dłużej, czy to była jednorazowa akcja? Jednorazowa akcja. Jak na razie, to czekamy, jak się rozwinie sprawa dalej. Ale jesteś zainteresowany, znaczy czy jesteś zainteresowany? No pewnie, wiadomo, że ACB to jest światowa liga, to jest bardzo mocna organizacja i chciałbym więcej się bić, no ale to zobaczymy, wiesz, plany są dużo, też są inne organizacje, menadżer i trenerzy mogą mieć inne plany. Ja tylko trenuję, wykonuję swoją, że tak powiem, pracę, lubię to robić i skupiam się tylko na treningach, a menadżer i trenerzy robią całą resztę. Jeszcze raz gratuluję w takim razie. Dziękuję.